Dzień dobry w poniedziałek 13 lutego zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W piątek WIG-20 spadło 2,5% do 1848 punktów. Szeroki rynek również spadał nieco ponad 2%. Wśród bluechipów największa przecena dotyczyła akcji Kruka. Cena spadała o ponad 5% do 326 zł. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost kursu akcji Sfinksa, prawie 20% do 56 groszy. Po informacji o zwiększeniu sprzedaży gastronomicznej w styczniu o 25%. Niemiecki DAX spada prawie 1,5%. W Stanach Zjednoczonych S&P 500 delikatnie powyżej zera, natomiast Nasdaq spada o ponad 0,5%. W piątek znowu istotnie osłabiła się złotówka. Dolar podrożał do 4,47 zł, a euro do 4,77 zł. Gospodarka i makroekonomia Piątek Biały Dom poinformował, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleci z wizytą do Polski w poniedziałek 20 lutego, czyli przed rocznicą wybuchu wojny na Ukrainie. Analitycy Boś Banku przewidują, że w styczniu i w lutym odczyty inflacji w Polsce mogą sięgnąć 19%, głównie przez przywrócenie podatków pośrednich na gaz i energię elektryczną i rosnące ceny żywności. Spadek inflacji do poziomu jednocyfrowego ma nastąpić w czwartym kwartale tego roku. Z kolei analitycy PKO przewidują, że inflacja na koniec roku wyniesie 7,2%, a na koniec 2024 5,5%. Członek Rady Polityki Pieniężnej Henryk Wnorowski nie widzi przestrzeni do obniżek stóp procentowych, a nawet przestrzeni do dyskusji o obniżkach. Według szacunków Federacji Polskich Banków Żywności, przed okresem dużych wzrostów cen przeciętna czteroosobowa rodzina marnowała produkty żywnościowe warte około 2500 zł rocznie. Obecnie ta wartość może być nawet wyższa. W Polsce około 60% żywności wyrzucanej do śmietników pochodzi z gospodarstw domowych. W wiadomości z Unii Europejskiej na Węgrzech inflacja w styczniu wyniosła 25,7% i była najwyższa od 1996 roku. Ceny żywności wzrosły aż o 44%, a ceny energii dla gospodarstw domowych średnio o 52,4%. Od listopada to na Węgrzech inflacja jest najwyższa w Unii Europejskiej. Według Orbana celem na koniec roku jest inflacja jednocyfrowa. W sobotę we Francji ponownie strajkowały setki tysięcy osób przeciwko planowanemu przez rząd podwyższeniu wieku emerytalnego z 62 na 64 lata. Wiadomości ze świata w Kaszmirze, czyli w obszarze leżącym na pograniczu Indii i Pakistanu, odkryto złoża litu szacowane na prawie 6 milionów ton. Lit jest wykorzystywany m.in. do produkcji baterii. Dotychczas Indie były zależne od dostaw tego surowca z Australii i Argentyny. W ciągu ostatnich 10 lat cena litu wzrosła z około 4,5 tysiąca dolarów do 78 tysięcy dolarów za tonę. Informacje biznesowe. InPost podniesie ceny usług dla klientów biznesowych i detalicznych od 1 marca tego roku. Ceny przesyłek dla klientów biznesowych wzrosną o 19%, a dla detalicznych od 16 do 21%. Rafako złożyło w sądzie rejonowym w Gliwicach wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu, który został zawarty w ramach postępowania restrukturyzacyjnego z powodu zmniejszenia dochodu. Spółka wskazała, że zmniejszenie jej dochodu jest następstwem zaistnienia szeregu zdarzeń niezawinionych przez emitenta, a których nie można było przewidzieć na etapie postępowania restrukturyzacyjnego zakończonego zawarciem i zatwierdzeniem układu. Dzień wcześniej, w czwartek, spółka poinformowała o odstąpieniu od zamiaru złożenia wniosku o opadłość. Producent obuwia Wojas jako lider konsorcjum zawarł umowę na dostawę obuwia sportowego dla Wojska Polskiego. Całkowita wartość kontraktu przypisanego do spółki to prawie 26 milionów złotych. Dostawy będą realizowane od maja do końca listopada bieżącego roku. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak poinformował, że w wyniku osiągniętego porozumienia z Google, wyszukiwarka po wpisaniu fraz związanych z samobójstwem, będzie w pierwszej kolejności proponowała odnośniki do stron z telefonami zaufania. Algorytm ma zadziałać poprawnie również w przypadku podania słów z błędami. Dziecięcy telefon zaufania to 812 12 12. W ciągu dwóch lat działalności przyjął co roku ponad 50 tysięcy połączeń, czyli tysiąc tygodniowo. Dziś, z uwagi na obszerne wiadomości z rynków kapitałowych, do wiadomości biznesowych ze świata odsyłamy do newslettera. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Bankowy fundusz gwarancyjny zakończył proces wyboru doradcy inwestycyjnego, który wesprze proces poszukiwania kupca na akcję Velobanku, powstałego w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Nobel Banku z 30 września zeszłego roku. Wybór doradcy zostanie ogłoszony niebawem. Zgodnie z warunkami Komisji Europejskiej nabywcą banku nie może być podmiot, który posiadał w nim co najmniej 2% akcji. Proces sprzedaży banku ma zakończyć się w ciągu 12 miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej. Wśród potencjalnych nabywców mogą być austriacki Erste Bank, węgierski OTP czy francuski Credit Agricole oraz fundusze inwestycyjne. Answer.com zawarł warunkową umowę nabycia marek Sneaker Studio i PRM od Fashion Trends Group. Przedmiotem transakcji będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, w której skład wchodzą między innymi strony internetowe i dwa sklepy stacjonarne w Krakowie i Warszawie, a także umowy z markami i zespoły sprzedażowe i marketingowe. W minionym roku ZCP wypracowała około 136 milionów złotych przychodów. W tym roku podmiot ma uzyskać rentowność Prezes Answer upatruje przyszłość grupy w przejętych biznesach z uwagi na większy średni koszyk zakupów. Fundusz Trójmorza zainwestuje 150 milionów euro w mniejszościowy pakiet akcji spółki Air Power budującej farmy fotowoltaiczne. Wartość inwestycji może zostać zwiększona do łącznie 250 milionów euro. Dotychczasowi akcjonariusze zachowają kontrolę nad spółką. Środki pozyskane z objęcia nowych akcji mają zostać przeznaczone głównie na inwestycje w dalszy rozwój grupy Air Power w Polsce i na europejskich rynkach, takich jak Niemcy, Włochy, Portugalia, Hiszpania i Rumunia. Spółka Lider MedBV kontrolowana przez producenta rękawic Mercator Medical zaprosiła do sprzedaży 1 250 000 akcji spółki Mercator stanowiących prawie 12% udziału w kapitale i 9% głosów na walnym zgromadzeniu. Proponowana cena to 48 zł za akcję. Oferty będą przyjmowane od dziś do 28 lutego za pośrednictwem IPOMA Securities. Na piątkowej sesji kurs akcji rósł o 8% do ponad 45 zł. Maciej Herman prezes Lotte Wedel poinformował, że spółka rozgląda się za możliwością nabycia zakładu produkcyjnego, ponieważ zbliża się koniec możliwości zwiększenia mocy produkcyjnych zakładu na warszawskim kamionku. Chodząca z Rzeszowa Grupa Kapitałowa Specjal jest największym hurtownikiem z całkowicie polskim kapitałem. Podmiot zatrudniający 5,5 tysiąca pracowników wypracował w ubiegłym roku blisko 3 miliardy złotych przychodów o ponad 30% więcej rok do roku. Wynik poprawiła akwizycja dystrybutora Mrożonek karenco co kosztowało firmę 60 milionów złotych łącznie za przejęcie i zasilenie kapitału obrotowego. Specjał nabył także hotel Splendor w Lubeni koło Rzeszowa. Prezes Krzysztof Tokarz deklaruje, że specjal jest w stanie sfinansować kolejne przejęcia z kredytów i wypracowanych środków. KNF wydał zgodę na wydłużenie do 30 czerwca terminu pośredniego nabycia przez Vienna Insurance Group oraz winner akcji Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Planowane przejęcie jest częścią transakcji nabycia przez Vienna Insurance Group działalności emerytalnej i ubezpieczeniowej na życie holenderskiej grupy Aegon w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Umowa szacowana na 830 milionów euro w sprawie transakcji została podpisana w grudniu 2020 roku. W wiadomości z Unii Europejskiej dyrektor generalny Volvo poinformował, że firma prowadzi zaawansowane rozmowy z podmiotami z branży górniczej w sprawie ewentualnego nabycia udziału w wydobyciu lub przetwarzaniu litu lub nawiązania długoterminowej wymiany handlowej. Decyzja co do formy współpracy ma zostać podjęta w ciągu najbliższych miesięcy. Wiadomości ze świata, norweski fundusz majątkowy o wartości biliona 350 miliardów dolarów zwiększy zaangażowanie w spółkach portfelowych w kwestii zarządzania ryzykiem klimatycznym, głosując przeciwko członkom zarządów, którzy w ocenie funduszu nie robią wystarczająco dużo w tej sprawie. Fundusz lokuje dochody państwa z wydobycia ropy i gazu, jest jednym z największych inwestorów na świecie, posiadając udział w 9200 spółkach w 70 krajach. CEO Disneya Robert Iger nie ma pewności, czy firma chce zwiększyć zaangażowanie w serwisie streamingowym Hulu, którego posiada dwie trzecie udziałów, czy pozbyć się tej ekspozycji w całości. Pozostała 1 trzecia należy do NBC Universal Comcastu. Obydwaj udziałowcy mają prawo draga long sprzedaży firmy po 2024 roku po cenie rynkowej nie niższej niż 27,5 miliarda dolarów. Prawo i podatki. Prezydent Andrzej Tuda zdecydował o zawetowaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Zaapelował do TK o podjęcie szybkich działań w celu wydania orzeczenia w tej sprawie. Rząd 9 lutego uruchomił możliwość składania wniosków o wsparcie dla przedsiębiorstw przemysłu energochłonnego w łącznej wysokości 5 miliardów złotych. O dofinansowanie kosztów energii mogą ubiegać się przedsiębiorcy, których koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości ich produkcji w 2021 roku lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 roku i spełniają kryterium przedmiotowe według określonego PKD. Minister Finansów przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Proponowane przepisy są odpowiedzią na problemy w zakresie ograniczonej dostępności danych dotyczących dochodów uzyskanych przez podatników za pośrednictwem platform cyfrowych. Mają one pozwolić na stworzenie wspólnych unijnych ram sprawozdawczości, które są konieczne do zgłaszania dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem takich platform. Projekt został skierowany do konsultacji. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że o tym, jaką kwotę należy przyjąć do opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu nielegalnego udostępniania filmu w internecie, należy do wyłącznej kompetencji fiskusa i w tym zakresie nie jest on związany z wysokością kary zapłaconej przez taki podmiot w ramach dobrowolnego poddania się karze w postępowaniu karnym. ZUS wyjaśnia, że w przypadku, gdy przedsiębiorca udostępnia pracownikowi nieodpłatnie lokal do zamieszkania z obowiązkiem zapłaty jedynie bieżących rachunków, to niestety wartość hipotetycznego czynszu należy wliczyć do podstawy wymiaru składek. W takim przypadku należy ustalić wartość czynszu na podstawie zasad i stawek dla mieszkań komunalnych. Wiadomości z Unii Europejskiej Polska uzyskała najwięcej środków unijnych w ramach polityki spójności ze wszystkich państw członkowskich. Nowa perspektywa finansowa Unii na lata 2021-2027 przeznacza dla Polski 76 miliardów euro, do Polski trafiły już pierwsze zaliczki na realizację wszystkich programów krajowych i regionalnych na łączną kwotę około 110 milionów euro, czyli około 5 miliardów złotych. Wiadomości ze świata: władze Teksasu i Florydy rozważają wprowadzenie zakazu zakupu nieruchomości obywatelom Chin. Pomysł ten znalazł poparcie także w kilku innych stanach Stanów Zjednoczonych, sprawa jest w toku. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Nieco więcej informacji, szczególnie dotyczących danych rynkowych, znajdą Państwo w wersji tekstowej, czyli w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. W nim także linki do wszystkich źródeł. Jeżeli podcast jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go. Ja życzę owocnego poniedziałku i całego tygodnia. Do usłyszenia jutro!